Siemanko, jestem Lusek, a to jest Gieta Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry i dzisiaj będziemy sobie tunigować jeden z moich nowych samochodów, które sobie ostatnio zakupiłem i pojedziemy sobie może kilka wyścigów w trybie online, ale najpierw muszę dojechać do swojej chaty. Tutaj mam naprawdę bardzo fajny samochód, który mi się spodobał i sobie go po prostu zakupiłem. Sporo samochodów sobie ogólnie zakupiłem już na tej postaci, czyli na mojej... Jak to się odmienia? Po prostu Asuką zakupiłem dużo fajnych pojazdów. Jednym z nich jest właśnie ten Carbonorotti, jakoś tak to, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale jest świetny. Ogólnie to jest jakaś imitacja pewnego z modelu Ferrari, tak myślę. A najfajniejszym elementem tego samochodu jest to, że mogę założyć sobie dach. Na przykład ja, zaczynając wyścig, po prostu wszyscy gracze widzą, jak ja zakładam sobie albo ściągam dach. I to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Przynajmniej mnie się to podoba. Oj, trochę źle pojechałem. No i tak, kupiłem sobie ogólnie... Aha, jeszcze jedno. Pytaliście się w komentarzach, jak GTA wygląda na rozdzielczości o proporcjach 21:9. I wygląda sobie właśnie tak. Czyli widać dużo więcej po bokach. No i ogólnie ja tak właśnie gram, bo jest po prostu super, tak? W porównaniu do tej standardowej rozdzielczości. Oj, troszeczkę naokoło chyba jadę, ale... Oj, oj, oj. Okazuje się, że jeśli pojadę tutaj, to dojadę szybciej. Na tej standardowej rozdzielczości gra się jak... No inaczej się gra, po prostu ucięty jest obraz po bokach i jest to mniej przyjemne, a tutaj jak ten, jak widać po prostu więcej, to oczywiście gra się lepiej, jest fajniej. A to jest właśnie duża zaleta tego monitora, jednak mogłem zjechać tutaj sobie, gdzie zjeżdżałem wcześniej jakoś instynktownie, jednak jest to lepsza droga. Robi się powoli dzień, więc no troszeczkę tak słabo, bo chciałem zainstalować sobie neony w tym moim nowym samochodzie. Nie będę ukrywał, że nowy samochód jest bardzo podobny do Nissana 2000 GTR. No dobrze powiedziałem, GTR. O, to jest taki starszy samochód. On był na przykład w którejś części Szybkich i Wściekłych, jak musieli się gdzieś ukrywać w Rio de Janeiro chyba, i tam był właśnie taki moment, gdzie jeden z głównych bohaterów filmu po prostu sobie tym Nissankiem pomykał po ulicach Rio de Janeiro. I od tamtej pory samochód stał się kultowy po prostu. Znaczy nie od tamtej pory, już na pewno wcześniej był tam znany przez różnych fanów właśnie japońskich samochodów. Ale ogólnie jest to bardzo fajny wóz i w GTA on jest naprawdę nieźle odwzorowany, poza może tyłem, bo tył wygląda troszeczkę inaczej niż w Nissanie GTR-ze. Ale jest to naprawdę bardzo ładny wozik, taki stylowy po prostu. I co ciekawe, bardzo fajnie się też prowadzi w GTA tutaj. Lubię sobie nim jeździć, chociaż jest jeszcze za wolny, dlatego zobaczymy, co da się z niego tutaj wycisnąć na tym tuningu. Ja wam powiem, że ja dużo jeżdżę teraz wyścigów, na Instagramie wrzucam różne filmiki i rzeczy, jak po prostu wygrywam moją Asuką kolejne wyścigi, chociaż to się zdarza rzadko i jak wygram coś, to po prostu jestem mega zadowolony. I naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę, że no coś potrafię wygrać i duża satysfakcja, kiedy po prostu gracze patrzą na poziom 23, a ktoś, komuś udało się wygrać, tak? To jest nieprawdopodobne troszeczkę. No ale też każdy bierze pod uwagę fakt, że no jednak mogę po prostu stworzyć sobie nową postać i już. Tutaj mamy tak, Akuma, chyba jeden z najlepiej przyspieszających motorów w grze. Tutaj jest właśnie ten samochód i zobaczę, ja do niego wsiądę i zobaczę, jak on się nazywa. Grotti Carbon Zione Sportline. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny wóz. Tutaj mamy coś a la, jak on się nazywał? Jeep Grand Cherokee, coś takiego, ale jest to wolny SUV, ale no, wziąłem go dlatego, bo bardzo fajnie wygląda, tak kozacko. Tutaj mamy Sultana RS, już troszeczkę stuningowałem.
Wybaczcie, że wam tego nie pokazałem tuningu, ale jeszcze sporo części wtedy nie miałem odblokowanych i tak naprawdę jeszcze sporo naprawdę w tym samochodzie będzie można tutaj zmienić i to wam też pokażę. Tutaj mamy coś, a właśnie ten Sultan RS wygląda troszeczkę jak Lexus IS300 moim zdaniem, a tutaj mamy Mitsubishi Lancera Evo 10. I ten samochód nazywa się w grze po prostu Kuruma. I zobaczcie, że naprawdę dużo podobnych kształtów jest do tego naszego Lancera, tak? Jest też wersja opancerzona tego pojazdu, której praktycznie nie da się zniszczyć, jedynie wyrzutnią rakiet. Ale dzisiaj zajmiemy się tym oto tutaj Nissankiem, który w ogóle przeze mnie tuningowany nie był. Tam mam jeszcze Porsche'awkę, GTR-a. GTR był za darmo do odebrania, jak się okazało. Myślałem, że ja go wcześniej kupowałem, ale jednak nie kupowałem. No i kupiłem sobie właśnie tę chatę tutaj i powiem wam tak, że ja mam naprawdę bardzo blisko do salonu tuningowego, który znajduje się dosłownie, nie wiem, z 500 metrów ode mnie i no, ja jestem ogólnie fanem tuningowania. Jeśli w ogóle zdobędę jakąś większą kasę, to od razu kupuję samochody. Nic więcej, tylko po prostu samochody. Jadę do salonu tuningowego i sobie tuninguję. Chociaż Sultana zdobyłem sobie po prostu na drodze. Nie kupowałem go. Po prostu go sobie znalazłem. Dobra, pancerz. Widzicie, że jeszcze tutaj mam zablokowane rzeczy, ale naprawdę jeżdżę te wyścigi. O, hamulce mi się odblokowały. O, proszę. Ej, ale to jest... Z tą chłodnicą motyw to już go chyba gdzieś widziałem w jakiejś grze. O, no tutaj niewiele się zmienia. Fabryczny zderzak tylny. Talizman. I usunięty zderzak. Dobra, weźmiemy sobie to. No i który tutaj... Którą dokładkę? Ja myślę, że... Nie no, ta jest troszeczkę przesadzona. A w ogóle taka mała informacja. Być może w niedługim czasie, jeśli się uda, będę mógł robić live'y i wtedy byśmy sobie razem właśnie tuningowali te samochody na live'ie. Ale jeszcze nie jestem pewny co do tego, bo to się wiąże właśnie ze zdobyciem nowego internetu. Ale no, to jest tylko taka mała informacja, że wtedy by fajnie było tuningować po prostu razem z wami. Miałbym gdzieś tutaj czat, pisalibyście co wybrać i nie wiem, jakieś głosowania, to by było naprawdę bardzo fajne. Tego mi właśnie brakuje na moim kanale, aby mieć taką interakcję z wami, żeby można było prowadzić ciekawie ten gameplay. Jednocześnie, silnik mi się też odblokował. Jednocześnie razem byśmy sobie coś tutaj tuningowali. Zobaczcie na to. Materiały wybuchowe, nie, tego nie chcemy. Grille. Wow, słuchajcie. Znaczy, mnie się podoba. No nie ma tutaj jakichś fajnych grilli. Chociaż zobaczcie, że sporo zmian można tutaj wprowadzić do tego Nissanka. Ja bym dał ten. Reflektory. Oh my god! What the fuck? Nie, ale powiem wam, że te są takie sobie. Czy one się otwierają jakoś? Osłona reflektorów. Dajmy ją. Tylko ja bym chciał ogólnie, żeby cały ten reflektor był zasłonięty, albo żeby jakoś się to otwierało, jak w Dodge Chargerze na przykład, takiej specjalnej wersji, albo żeby były po prostu te reflektory przy ciemnione i to by było, myślę, że fajne. Maska. Co to jest? Słuchajcie, jaki nosek. Ale ja nie chcę tego noska. To nie pasuje mi do tego samochodu. Już wolę zwykłą z włókna węglowego. Klaksony? Nie, klaksonów nie chcę. Światła. Ekstra. Zestawy, styl neonów. Dobra, gdzie dajemy neony? Po bokach tylko. Z tyłu, a ja bym dał tylko po bokach, boki, myk. I dajmy kolor, czarny, nie, dajmy może zielony, cytrusowa zieleń, niech sobie będzie, to już mamy kupione, tablica, tutaj ogólnie można sobie kupić tablicę, zrobić tablicę w Social Clubie, która będzie z naszym nickiem.
ale ja jeszcze jakby do tego etapu nie doszedłem. Znaczy nie chce mi się wbić na tego Social Cluba, ja po prostu wbijam do GTA i gram, a nie tam się bawię w takie małe rzeczy. Znaczy na razie nie chce mi się w to bawić, a może tak. Jaki kolorek tutaj dać? No, pamiętamy, że z Szybkich i Wściekłych to był mat i to był czarny mat. Więc weźmy sobie czarny mat właśnie, jeśli jest, jest. Czarny matowy kolor, tylko tak, no nie wiem, trochę maska mi nie pasuje. Jeszcze wybierzemy sobie ten drugi kolor dodatkowy, matowy i też czarny. Myślicie, że to pasuje? Jeśli nie, to piszcie w komentarzach, co by można było zmienić pod względem tych kolorów. No i te reflektory, tak troszeczkę dziwnie to wygląda. Ja bym wolał, żeby one były przyciemnione tylko troszeczkę, bo to tak, no nie wiem, fajnie ogólnie może wygląda, tylko kurde, te światełka, te takie okrągłe, nie pasuje mi troszeczkę, ale ogólnie nie jest tak źle. Jeszcze klatka oczywiście, pięknie. No i można sprzed... progi, o proszę. Zobaczcie. Zmienia się, widzicie? Ekstra. Dajmy progasy. Spoiler. Wow! Tego muszę mieć. Jeszcze mam go zablokowanego, ale zajebisty. No jak te spoilery fajne są. Dajmy na razie taki dyskretny. Myk. I w ogóle jak instalujemy tutaj spoilery, to nam się przyczepność polepsza. A ten samochód naprawdę fajnie się prowadzi i naprawdę jest przyczepny. Jak na przykład dam sobie standardowo, bez tego spoilera czy klapy, to się nazywa tutaj klapa tylna, to właśnie nam się przyczepność obniża i to jest bardzo fajne. Zawieszenie. O, jeszcze nie mogę zrobić totalnej gleby, ale zobaczcie, a nie no, troszeczkę się tam obniża, myślałem, że tak za słabo. Dobra, skrzynia biegów. Uuu, już mogę kupić, o rany, jeszcze niedawno nie mogłem kupić żadnej skrzyni biegów. To jak ja zacznę tuningować tego mojego sułtana albo kurumę, to będzie dopiero szok. Turbo, ach, turbo jeszcze nie mogę, ale to by znacznie polepszyło moje osiągi tutaj. Aj, kurde, muszę jeszcze... w tej klasie, wykonany po wygraniu jeszcze 8 wyścigów w tej klasie. I tu chodzi o klasę nie samochodu, jako na przykład klasycznego albo muscle cara, tylko samochodu, że samochodu, na przykład nie motocyklami, tak? Tak myślę chyba, tak może jest, nie wiem. Rodzaj kół. Wybieramy sobie tuner. Zobaczmy, co my tu mamy. Kasy mam dużo, naprawdę nie muszę się przejmować tutaj pieniążkami. 5 stars. Dałbym te. Tak, i kolor kół. Czarne. Już mi się tu... Ej, mi się sporo podblokowywało. Ja jeżdżę te wyścigi jak powalony, a tutaj nie zaglądam w ogóle do salonu tuningowego, a tu proszę bardzo, jak ładnie. Kupiłem takie oliwkowe. Czarne wyglądały spoko, ale dałem taki ciemny brąz, o. Dodatki do kół. Opony niestandardowe. Kule odporne, już mogę kupić, świetnie. Ile mam w ogóle tej kasy? Coś malutko, znaczy malutko, no jeszcze spoko. Tak, tutaj kupujemy sobie czarny dym spod opon, ja zawsze kupuję czarny, jakoś tak wyszło. Szyby. O, już myślałem, że drugi poziom będę mógł kupić. Ale zobaczcie, przednia się nie przyciemnia, tylko boki. Ale to i tak dużo. Zobaczcie, zajebiście, dodajmy ten pierwszy. I... No i tyle. Mamy gotowego Nissana GTR-a. O Boże, te światła tak średnio, ale podoba mi się to, że one są takie jakby przyciemnione, wiecie? I to jest naprawdę spoko. Jeszcze mógłbym go troszeczkę obniżyć. O kurde, teraz kozacko wygląda. Chociaż ten, ja wiem, te neony troszeczkę. Może bym tylko z tyłu neon dał? Tak zrobię. Dam neon tylko z tyłu. Myk, myk. I damy neon tylko z tyłu, bo tu, nie wiem, po bokach jakoś mi nie pasuje, wiecie? A ten z tyłu to może by jakoś to jeszcze było. Dajmy sobie... może światła jest tu? Nie, to nie, nie, dobrze patrzyłem. Styl i tył. JIT. Jest. I teraz powinno być spoko. I git, zobaczcie. Oje, to fajnie w nocy wygląda. Teraz to tak słabo, bo tego nie widać w ogóle. Co to jest? What the fuck?
Never mind. Dobra, jedźmy. To co, zaczniemy sobie może jakiś wyścig? To jest... O kurde, jak ta rura wygląda. Strasznie. Ja bym może, nie wiem, przywrócił ten zderzak z tyłu, bo ona tak odstaje... Boże, tragicznie to wygląda nawet, powiedziałbym. Chociaż nie jest, nie wiem, tak źle. Kurde, ale bardzo mi się podobają te lusterka wsteczne. Fajnie to wygląda. Ogólnie cały przód jest spoko. Jeszcze nad tymi światłami się zastanowię, bym musiał odblokować może nowe czy coś. No dobra, ale pojedźmy sobie może jakiś wyścig. Weźmy sobie online, akcję, szybka, czy rozegraj i zaprosimy kogoś. Stworzone przez Rockstar, wyścigi, dajmy sobie lądowy. Tak, zobaczmy sobie krwawe okrążenie. Tor wyścigi, nie, to nie. A już robiłem ze 100 razy. Wyścig lądowy. O, proszę. Zobaczmy. Moi drodzy, zaczynamy wyścig, tak myślę. Mam nadzieję, że ja dobrze wybrałem ogólnie samochody, bo wybrałem sedany. Jest, proszę bardzo, mój Nissanik. I weźmy sobie kciuki w górę. Myk. Jej! I... A, postawię na siebie 200 dolców. No i startujemy. Ile mi kasy zostało? Ja tam widziałem coś, 290 tysięcy? Kurde, sporo poszło na ten tuning. Przed chwilą zrobiłem ogólnie napad, gdzie wygrałem, znaczy zdobyłem 200 tysięcy ponad, a jeszcze wcześniej miałem 200 tysięcy. Kurde. Ale rabie, ile wygrałem zresztą. To się idzie Maseratim. Dobra, i startujemy. Mam nadzieję, że się uda w perfekta trafić. Jeeeej! Yeah! Ktoś tutaj się... O kurde! Jakiś Mercedes i jakiś... nie wiem... Maybach? Jedziemy, jedziemy. Kurde, nie jest jeszcze za szybki ten mój piękny Nissan, no ale cóż. Może jakoś dam radę. Ja tutaj... Gdybym włożył sobie właśnie turbo, lepszy silnik, skrzynię... O Boże! Wtedy ten samochód tak będzie grzał, że to normalnie szok. Chociaż powiem wam, że jechałem już na przykład maksymalnie stuningowanym Sultanem i jechałem potem moim Sultanem. Sultan to jest ten samochód, który wam pokazywałem na początku nagrania ogólnie. To powiem wam, że różnica była nie aż taka duża, ale była różnica, jest to odczuwalna oczywiście różnica na prostych. Widać, że drugi gracz znacznie wyprzedza tego Sultana niestuningowanego na maksa. Więc jest to jakaś tam różnica, ale znowu nie aż taka jakaś ogromna, więc nie jest tak, że jeśli ktoś ma słabo stuningowany samochód, to przegra. Jeśli jest włączone oczywiście w wyścigu wyrównywanie, no to wtedy... O, ktoś się rozwalił tutaj, proszę bardzo. Jeśli jest w wyścigu włączone wyrównywanie, to wtedy nawet ten z niestuningowanym autem może wygrać, chociaż jest naprawdę ciężej, jest ciężej, bo... No wiadomo, ten samochód gorzej przyspiesza. Przyspieszenie jest tutaj naprawdę bardzo ważne. Kurde, jak to wygląda. Ale te światła, one mnie rażą troszeczkę, znaczy rażą. One nie świecą, nie? Mogę je włączyć, ale no, fajnie wyglądają. Tylko właśnie fakt, że tak dziwnie to jest zasłonięte. No, nie podoba mi się to do końca. Powinny być albo całe zasłonięte i te kółeczka takie usunięte, albo coś innego. No, jeszcze bym tutaj inne opcje dodał właśnie do gry pod względem tuningu tego Nissana. Ogólnie ten wyścig to jest wyścig na lotnisko i tam się zaraz udamy, a następny wyścig myślę, że wybiorę sobie już w jakiejś innej klasie, żeby też pokazać wam możliwości moich innych samochodów, chociaż gracze, którzy ze mną teraz się ścigają, mają już dosyć wysokie poziomy i na pewno mi tutaj nie będą ułatwiać drogi do wygranej. Nie no, myślę, że mam szansę wygrać, chociaż zostawił mnie ktoś tam bardzo z tyłu. Trudno, no, ktoś tam też się rozwalił. Jakoś daje radę, chociaż jeszcze brakuje mi troszeczkę i prędkości, i przyspieszenia w tym moim Nissanku. No, ale nie poddajemy się, ważne, żeby ukończyć wyścig. Chociaż za ukończenia wyścigu się niestety nie odblokowuje części, więc no tak słabo. No i dobra. Uwaga, uwaga. Ups, prawie bym się rozwalił. O, bardzo fajnie się jeździ tym Nissankiem, spokojnie. Ale jechałem też nim już na maksa stuningowanym i powiem wam, że naprawdę jest mega później, no nie? Jeszcze jak się zainstaluje, chociaż te spoilery, jak się zainstaluje nawet ten pierwszy spoiler, a później się zainstaluje, ktoś tutaj paseratnik grzeje, a później się zainstaluje ten najlepszy, powiedzmy, ostatni, to wcale nam się te statystyki tam nie polepszają
pod względem prowadzenia, tak? One zostają takie same, więc tej kapora grzeje. Nieźle. Drugi ukończyłem. Zobaczymy, ile kasy w ogóle dostałem. Ci gracze, z którymi grałem, naprawdę mieli wysokie poziomy, ale dostałem tylko 2720. No i teraz pojedziemy sobie, tak myślę. O, proszę, jaki cwaniaczek. Teraz sobie pojedziemy, tak myślę. Przygrałem z okłodu. Jakąś inną klasą. Zaraz sobie wybierzemy coś. O kurde, nie wiem, czy ja dam radę z tymi tutaj koksami, że mają już takie poziomy. Ja bym też miał troszeczkę wyższy, gdybym został na tamtej postaci, ale tam niestety nie dało się zmienić płci, a to dla mnie było kluczowe. Wolę sobie zrobić nową postać, niż patrzeć się na dupę tego popaprańca, którego zrobiłem na początku. I niestety próbowałem pisać właśnie do wsparcia, żeby jakby dali mi możliwość zmiany płci i wyglądu tego mojego typka. I oczywiście, jeśli chodzi o wygląd, to dali mi taką możliwość. No ale mi się już tak spodobała bardzo Asuka, że ja nie wyobrażam sobie życia bez niej w GTA Online. I dlatego sobie ją zostawiłem po prostu. No i sobie nią gram, jest naprawdę fajnie. Dobra, z punktu do punktu. O nie, teraz musimy ścigać się motocyklami. Dlatego myślę, że wezmę sobie moją Akumę? Akuma, tak się chyba nazywa, Akuma. Wyrównywanie ja przeważnie wyłączam, ale nie wiem, czy teraz włączyć, czy wyłączyć. Cholera wie. Nie wiem. Ruch uliczny zostawiamy. A, dobra, zostawimy wyrównywanie. Co mi tam? Motocykle? Myk. No i startujemy tutaj, aż tak dużego pokoju nie trzeba do motocykli. Myślę, że będziemy się mniej więcej siebie tutaj trzymać i będzie fajnie. Wyścig nazywa się Ku Światłu. Zobaczymy. O nie, tylko Sanchez? O nie, tylko Sanchez! Nienawidzę Sancheza, wiecie? Wiecie czemu? Bo jak się wybiera samochody, znaczy ogólnie, jak się wybiera pojazdy terenowe, to są tam i samochody, są jakieś fajne wozy naprawdę, którymi można było się, by się pościgać tak śmiesznie. I jest też Sanchez. I wszyscy zawsze biorą Sancheza, bo z Sanchezem jest najłatwiej wygrywać. On po prostu idealnie skręca, nie zarzuca go, świetnie przyspiesza, można stanąć na koło, jechać jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. I to moim zdaniem nie jest to fajne. No, gdyby Rockstar powinien zrobić coś takiego, że jeśli jedzie się terenowcami, to jedzie się samochodami właśnie terenowymi, a Sancheza po prostu tutaj nie ma. Powinna być w ogóle oddzielna klasa dla Sancheza. Samochody, znaczy pojazdy terenowe i Sanchez. Ups, ups, kogoś tam. A, okej, okay, dobra, to był lag. I na koło, na koło, na koło, na koło. Oh yeah, oh yeah. Tak. Ups, ups, ups. Troszeczkę zarzuciło. Muszę uważać. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Także Sanchezem jedzie się naprawdę zwariowanie. No, ten pojazd w ogóle go nie zarzuca, nie ma problemu. A gdybyśmy tutaj jechali na przykład samochodami, terenowymi, to by był naprawdę poważny problem, bo no, praktycznie każdy wybój to by było odwrócenie dupy do przodu. A Sanchez nie, on po prostu jedzie jak przyklejony. Dlatego ja apeluję, jeśli jakiś ktoś z Rockstara to słyszy, to żeby właśnie wprowadzili taką opcję, aby Sancheza nie było. Wow, co to było za spychanie? Jakieś lagi ktoś tu ma. Żeby Sancheza po prostu nie było w klasie terenowe. Chociaż jest to pojazd terenowy jak najbardziej, ja nie mówię, że nie. Tylko chodzi tu o wyrównanie jakiejś tam rozgrywki, tak? Każdy zawsze bierze tego Sancheza, żeby zdobyć łatwą wygraną. A to nie jest do końca takie fajne. Ja myślę, że fajnie by było, gdyby się, jeśli już mamy się ścigać samochodami, to ścigajmy się tymi czterokołowcami i już. Yeah! Wiecie co, ja nie wiem, jak się w ogóle zmienia kaski w tej grze. Zawsze taki jakiś ciotowaty mi się wybiera. Ach, kurde. No nic, moi drodzy, stunigowaliśmy sobie, myślę, że fajnie nawet tego Nissana mojego. Ponieważ przejechaliśmy sobie dwa wyścigi, opowiedziałem wam o moich ostatnich wrażeniach z grania w GTA. No i dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.